Dzień dobry. Dzisiaj mamy takie pytanie: jakie jako chrześcijanin mam mieć poglądy polityczne lub gospodarcze lub społeczne? Czyli czy powinienem być za aborcją, czy powinienem być komunistą, czy może prawicowcem, czy może centrowcem? I odpowiedź na to pytanie, jakie jako chrześcijanin mam mieć poglądy polityczne lub gospodarcze, jest możliwa na wiele sposobów. Ja jednak skupię się na tym, jak zachowywał się Pan Jezus. Imperium Rzymskie było całkowicie skorumpowane, zarówno w zakresie rządzenia, jak i miało zepsute do cna społeczeństwo. Jednak Chrystus nigdy nie odniósł się do tego faktu. Jego jedyna wzmianka o Cezarze pojawiła się w odpowiedzi na pytanie o płacenie podatków. Oddawajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Tak w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 21 werset, Pan Jezus powiedział. Nawet Chrystus nigdy nie adresował swych wypowiedzi do zła lokalnego władcy Heroda. On skarcił przywódców religijnych za korupcję, herezję i głosił Ewangelię grzesznikom, ale nigdy nie sugerował reformy społeczeństwa ani zmian w polityce. Prowadzili apostołowie również podobną politykę. I możemy to zauważyć, że również apostołowie nie prowadzili wczesnego kościoła w działaniach społecznych. Poświęcili się całkowicie Ewangelii. I moim zdaniem powinniśmy wrócić do tego, co było na początku, czyli głosić Ewangelię, tak jak robili to apostołowie, i głosić Ewangelię, tak jak robił to Pan Jezus Chrystus. I jeśli do zboru w wyniku tego trafi jakiś zagorzały prawicowiec albo zagorzały komunista, to Duch Święty go z tych jego będzie leczył poglądów i spowoduje, że będzie to człowiek, który mimo tego, że jest z przekonań, na przykład jakimś człowiekiem o określonych poglądach, będzie mógł głosić Ewangelię ludziom o poglądach całkowicie przeciwnych, siedzieć razem z tymi osobami, które wyrosły z przeciwnych nurtów, przy stole pańskim, łamać z nimi chleb i cieszyć się braterską jednością w oparciu o to, że Pan Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i grzechy tego drugiego człowieka. Bo to jest podstawowa rzecz. Czy wierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi? Czy On stał się Twoim Zbawicielem? Jeśli tak, to czy może być coś ważniejszego niż to, aby przekazać tą informację wszystkim innym, niezależnie od tego, czy się z Tobą zgadzają w kwestiach społecznych, politycznych czy gospodarczych? Czy gdybyś przyjął jakiś światopogląd, czy nie byłoby to barierą w głoszeniu tego wspaniałego poselstwa o zbawieniu z łaski niezależnie od uczynków? Bo Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i grzechy tych osób. Więc jakie jako chrześcijanin mam mieć poglądy polityczne lub gospodarcze? Takie same, jakie miał Pan Jezus Chrystus, czyli nieznane. Dziękuję Państwu za uwagę.